Grupa Teatralna Arlekin zaprasza na przedstawienie pod tytułem Żeby zdrowi być, trzeba zdrowo jeść. Wcale nie tak dawno, za jedną równiną, mieszkała Zosieńka ze swoją rodziną. I chociaż przyjaciół zbyt wielu nie miała, to wszyscy wiedzieli, jak się odżywiała. Yeah.
boisku dziewczyny i chłopcy grają w piłkę. Gdy Zosieńki klasa w piłkę sobie grała, ona w salonimu serial oglądała, a chwila za chwilą szybciutko mijała. Dziewczynki się o nią bardzo zamartwiały. Czemu ta Zosieńka tak się zamartwiała? Bo od zawsze tylko w pokoju siedziała, nigdy na wycieczki z nami nie jeździła. Kto jej mówił prawdę, to się obraził. Przecież to jest niepoważne zachowanie, a nic jej pewnie nie da nasze gadanie. Lecz musimy wytłumaczyć tej Zosieńce, że najwyższy czas wziąć sprawę w swoje ręce. O prawdziwie zdrowej diecie jej powiemy, a potem na podwórko uciągniemy. Dobry pomysł, ale jak jej to powiemy? Powie nam, że ją ciągle napastujemy i jej rodzina jest przecież taka sama, a najgorsza z wszystkich jest chyba jej mama. No więc przekonamy całą jej rodzinę, bo zdrowe żywienie nigdy nie zaginie. Chodźmy do niej teraz, nie stójmy w życiu. Trzeba jej przypomnieć, co jest ważne w życiu. To tak dobry pomysł, że aż wykonamy. Niech Zosieńka żyje jak każdy normalny. Zdrowe, chude mięso, rośliny strączkowe. Wszystko jest dobre i wysoko białkowe. Dobrzy przyjaciele jej nie zostawili. Pobiegli do sklepu, owoce kupili i nóg nie szczędzili, do Zosieńki gnali, wygłosili mowę i przekonywali. Prawdę nam mówicie, że zdrowe żywienie
To prawda, że trzeba jeść różnych rzeczy wiele, żeby wyglądać jak człowiek, nie jak 7 nieszczęść. Śniadanie zjedzie król, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolacji, no cóż.